Polskie Radio Białystok. Nasze naleśniki po upieczeniu trzeba je nadziać farszem. W tym wypadku jest to twaróg z bitą śmietaną, z cukrem waniliowym i z cynamonem. Już widzę na drugiej patelni, tak, masło się roztopiło. Tak, roztopiamy masło, żeby podpiec te zwinięte naleśniki. Sposób zwijania każdy ma swój. Ja zawsze robię to w taką kopertę. Jak ciasto Pani przygotowała? Ciasto jest bardzo proste, proporcji nie podam, zawsze robię to na oko. Są to jajka, mąka, mleko, woda gazowana, trochę oliwy i wszystko mieszamy łopatką. I ciasto musi być dość rzadkie, jakiej konsystencji? Śmietany, gęstej śmietany. Przysmażone na chrupko z obu stron. I jak Pani będzie podawać? Polewamy śmietaną gęstą swoją i przystroimy owocami i miętą.